Dzień dobry. Moi drodzy, rodzino, przyjaciele, znajomi i nieznajomi. Emigracja bardzo ograniczyła moje możliwości uczestnictwa w różnych uroczystościach rodzinnych. Na emigracji najbardziej boli samotność wynikająca z przerwanych więzi rodzinnych oraz nostalgia, czyli tęsknota za ojczyzną. Ludzie są istotami społecznymi, które od zarania dziejów polegają na współpracy. We współczesnym świecie 25% ludzi czuje się samotna. Mamy do czynienia z epidemią samotności. Na drodze mojego życia spotkałem wielu wspaniałych ludzi, jako młody mężczyzna i jako dojrzały mężczyzna, a przede wszystkim jako lekarz medycyny. Lekarze spotykają w swoim życiu zawodowym średnio kilkadziesiąt tysięcy ludzi. Niektórzy ludzie spotkani przeze mnie w moim życiu odeszli w zapomnienie. W mojej pamięci i moim sercu pozostali najbliższa rodzina i przyjaciele. Przyjaciele, ksiądz Wojciech Kościelniak, przyjaciel z czasów liceum, a po krakowskim seminarium ksiądz katolicki i misjonarz w Tanzanii. Zbudował dla swoich parafian kościół, szkołę i ośrodek zdrowia. Piotr Sosin, przyjaciel z liceum, student Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, informatyki i elektroniki. Zaraz po studiach wyemigrował do Australii. Piotr Chydzik, przyjaciel z czasów studiów na Akademii Medycznej w Krakowie, doktor medycyny i ordynator toksykologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Witold Tomkiewicz, przyjaciel z czasów studiów medycznych. Witold robi w Warszawie karierę w biznesie medycznym. W dalszym ciągu utrzymujemy kontakty. Witold to człowiek oczytany, zorientowany w sprawach najważniejszych i superinteligentny, perfekcyjnie władający językiem angielskim, ma kontakty z naukowcami z USA. Zawsze był moim mentorem. Doktor medycyny Edward Tadeusz Koniński, polski hrabia, pracował w Szwecji jako almenlekarze, a potem w Norwegii jako almenlege. Przekazał mi dużo mądrości życiowej i otworzył mi drzwi do Norwegii. Razem z doktorem Konińskim pracowałem w Norwegii po raz pierwszy. Doktor Zbyszek Bladowski, lekarz pracujący podobnie jak ja, jako konsultant w przychodniach szwedzkich. Na co dzień wymieniamy się doświadczeniami zawodowymi. Mając podobne konserwatywne poglądy polityczne, dyskutujemy aktualne wydarzenia z polityki szwedzkiej, polskiej i światowej. Mistrz Mikołaj i jego żona Małgorzata. Najlepszy na świecie fotograf i specjalista od portretów. Dzięki nim mam razem z moimi dziećmi fotografie artystyczne i portrety. Można je oglądać i podziwiać na Facebooku. Najlepsi sąsiedzi, jakich miałem w moim długim życiu, to Danuta i Zbigniew. Zawsze pomocni, uczynni, gościnni. Najlepsi sąsiedzi, jakich można sobie wymarzyć. Dobrzy ludzie i prawdziwa krakowska inteligencja katolicka. Wieloletni dyrektor specjalistycznego szpitala imienia Jana Pawła II, pani dr Anna Prokop-Staszecka. Pierwsza dama krakowskiej medycyny, doktor medycyny, radna miasta Krakowa i najlepszy menadżer służby zdrowia, jakiego znałem. Moi przyjaciele z czasów implementacji medycyny rodzinnej w
Krakowie profesor Adam Windak i profesor Tomasz Tomasik. Panowie profesorowie medycyny rodzinnej kształcą kolejne pokolenia lekarzy rodzinnych. Niedawno nowym prorektorem do spraw Kolegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego został mój kolega z roku, profesor Maciej Małecki, kierownik Katedry Chorób Metabolicznych Kolegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, specjalista w zakresie chorób wewnętrznych, diabetologii, diagnostyki laboratoryjnej oraz endokrynologii. Nasze życie rozciąga się między narodzinami a śmiercią. Datę urodzin znamy, nie znamy daty naszej śmierci. Ten rok zaczął się źle. Na początku stycznia 2024 roku zmarł dziadzio Kazimierz w wieku 92 lat. Niespodziewanie po krótkiej chorobie. Kilka tygodni później odeszła do wieczności przedwcześnie moja żona Zofia po długiej i ciężkiej chorobie. Nasi synowie Piotr i Tomasz przez rok toczyli heroiczną walkę o zdrowie mamy. Zamiast epitafium dla zmarłych wiersz księdza Jana Twardowskiego. Śpieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą. Zostaną po nich buty i telefon głuchy. Chociaż większym ryzykiem rodzić się niż umrzeć. Kochamy wciąż za mało i stale za późno. Śpieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą. I ci, co nie odchodzą, nie zawsze powrócą. I nigdy nie wiadomo, mówiąc o miłości, czy pierwsza jest ostatnią, czy ostatnia pierwszą. Jesień, zima to czas, kiedy przyroda na półkuli północnej zamiera. Wiosna i lato to czas, kiedy przyroda budzi się do życia, a potem rozkwita. Dla przeciwwagi smutnych wydarzeń w mojej rodzinie z zimowego początku roku, w okresie letnim, odbyły się dwa wesela u synów mojej kochanej siostry Małgorzaty, Michała i Macieja. Michał poślubił Annę, a Maciej Agatę. Michał i Anna mają uroczego synka Mikołaja, oczko w głowie mojej siostry Małgosi. Dzięki Mikołajkowi moja siostra Małgosia jest najszczęśliwszą babcią na świecie. Na szczęście w mojej rodzinie rodzi się bardzo dużo dzieci, że wspomnę Aurelię, małą księżniczkę i córeczkę Filipa i Anastazji, Zosię, słodką córeczkę Wojtka i Zuzanny, Jasia, pierworodnego synka Darka i Magdaleny, moje płodne kuzynki, nowoczesne matki Polki, Katarzyna ma 5 dzieci, Ilona ma 5 dzieci i 6 w drodze, Urszula ma 4 dzieci. Dzieci są przedłużeniem naszego życia. Moje najmłodsze dziecko i jedyna córeczka Ania urodziła się w szpitalu w Karlskronie. Pamiętam jej urodziny, bo brałem w nich udział. W szpitalu w Karlskronie, w którym wcześniej miałem staże specjalizacyjne z Almen Medicin. 1 października 2024 roku moja córka Anna będzie obchodziła 18 urodziny. Boże, jak ten czas szybko mija. Rodzina. W życiu każdego człowieka, również w moim, bardzo ważną rolę spełnia mama. Moja mama dożyła 84 lat i do tej pory cieszyła się dobrym zdrowiem. Mamo, dziękuję, że jesteś z nami. Zawsze wysłuchujesz moich żalów, zawsze pocieszysz. Byłaś i jesteś moją przewodniczką po życiu. Mogłem z tobą rozmawiać o wszystkim, nawet o polityce, bo jesteś kobietą wykształconą i oczytaną
zorientowaną w tym, co się dzieje w Polsce i na świecie. Nasz tato Piotr odszedł przedwcześnie. Ostatnie lata swojego życia spędził na emigracji w Nowym Jorku. W tym roku będziemy obchodzić jego 32. rocznicę śmierci. Ciocia Jasia, w czasach mojego dzieciństwa opiekowała się mną jak własnym synem. Nigdy jej tego nie zapomnę. Piękna i dobra kobieta. Moja pierwsza miłość. Ciocia Teresa, moja matka chrzestna. Skromna i pracowita, oddana obowiązkom domowym i rodzinnym. Cicha i pokornego serca. Wujek Kazik, tytan pracy i społecznik. Przykład polskiego chłopa, co to żywi i broni. Wspaniały ojciec 9 dzieci. Wzór ojca, męża, wujka. Mimo licznych obowiązków zawsze znalazł czas, żeby zadzwonić do mnie z okazji świąt, urodzin, imienin. Odeszli do wieczności. Wujek Krzysztof, pozostawiając w nieutulonym żalu kochającą go żonę Teresę i 3 synów, Roberta, Macieja i Sławka. Kiedy wujek Krzysztof żył, był bardzo dobrym człowiekiem, pomagał innym, lubił żartować. Miał zawsze pedantycznie wysprzątane gospodarstwo i zawsze sprawne maszyny rolnicze na czele ze słynnym traktorem Ursus. A ze strony mojego taty odeszło do wieczności jego rodzeństwo, ciocia Adela, super gospodyni domowa. Pamiętam nadal smak jej ciast, które przygotowywała pieczołowicie na przyjęcia rodzinne. Wujek Józek, mój ojciec chrzestny, który zawsze mnie wspierał i pocieszał. Wujek Tadeusz, wujek Mieczysław, wujek Stanisław. Moja rodzina doczeka się również księdza katolickiego. Jest nim mój kuzyn ksiądz Bartłomiej Zwoliński. Bartłomiej spełnił tym samym marzenie mojego dziadka, ojca mojej mamy, świętej pamięci Józefa Zwolińskiego. Nie wiem, czy moi rodacy w kraju mają świadomość, jak my, emigranci, tęsknimy za naszą ojczyzną i za życiem rodzinnym. Ja w czasie mojej 20-letniej emigracji, żeby utrzymać kontakt z macierzą, utrzymać kontakt z rodziną, przyjaciółmi, wiele podróżowałem. 100 razy przepłynąłem Bałtyk na trasie Karlskrona-Gdynia szwedzkim promem Stena Line. Najpierw prom w nocy z Karlskrony do Gdyni, a później w ciągu dnia podróżowałem samochodem z Gdyni do Krakowa. 100 razy przeleciałem z Kopenhagi albo z Göteborga do Krakowa. Moim największym marzeniem jest powrót do ukochanej ojczyzny i życie wśród swoich, rozmawianie w języku polskim i pielęgnowanie relacji z rodziną. Uczestniczenie w życiu rodaków i budowanie potęgi Polski. Niezależnie od tego, jaka partia polityczna rządzi Polską i jaka jest koniunktura międzynarodowa. Kiedyś moja kochana siostra Agnieszka napisała do mnie maila znalezione w sieci na temat szczęścia. Jesteśmy przekonani, że życie stanie się lepsze, gdy się ożenimy. Będziemy mieli dziecko, a potem następne. Potem jesteśmy sfrustrowani, ponieważ nasze dzieci są małe i jesteśmy pewni,
że wszystko pójdzie lepiej, gdy tylko podrosną. Następnie mamy kłopoty, gdy stają się młodocianymi i musimy się z nimi liczyć. Będziemy z pewnością bardziej szczęśliwi, gdy dzieci skończą ten etap życia. Mówimy sobie, że nasze życie będzie spełnione, gdy nasz małżonek weźmie się w garść, gdy będziemy mieli nowe, ładniejsze auto, gdy uda nam się w końcu pojechać na wakacje i gdy wreszcie będziemy mogli odpocząć na emeryturze. A prawda jest taka, że nie ma lepszego momentu na to, by być szczęśliwym, jak chwila obecna. Bo jeśli nie teraz, to kiedy? W swoim życiu będziesz musiał stale stawiać czemuś czoła. Lepiej będzie, gdy się z tym pogodzisz i postanowisz, że będziesz szczęśliwy mimo wszystko. W moim szwedzkim kalendarzu na rok bieżący znalazłem takie aforyzm Lwa Tolstoja. If you want to be happy, be. Czyli jeśli chcesz być szczęśliwy, to bądź szczęśliwy. Dziękuję za uwagę. Życzę zdrowia i szczęścia. I zapraszam na drugą część mojego listu do Was. Do widzenia.